Słowem wstępu zwrócę uwagę na ważną kwestię, a mianowicie, że nie w każdym przypadku powinniśmy stawiać znak równości pomiędzy czystą kofeiną a kawą, która ją zawiera. Wynika to z prostej przyczyny. Otóż kawa jest produktem złożonym, w którym poza kofeiną znajdziemy nawet tysiąc różnych składników i końcowy efekt działania kawy na organizm to wypadkowa działania tych wszystkich pojedynczych składników, a nie tylko jednego z nich. I w dalszej części podam Państwu właśnie taki przykład, że kawa jako napój może mieć nieco inny wpływ na nasze ciało niż czysta kofeina. Na początek, kilka informacji o samej kofeinie i jej przemianach w naszym organizmie. Otóż pod względem budowy chemicznej kofeina to związek z grupy alkaloidów purynowych, który odkryto w 1819 roku i który to wykazuje działanie psychostymulujące. Po spożyciu kofeina szybko wchłania się z jelit do krwi. Swoje maksymalne stężenie osiąga już nawet po około 20-30 minutach, czyli wtedy działa ona najmocniej. Następnie jej podwyższone stężenie utrzymuje się przez około 3-4 godzin, co oznacza, że w tym czasie możemy jeszcze odczuwać pobudzenie. Tu jako ciekawostkę powiem, że początek wchłaniania kofeiny ma miejsce już w jamie ustnej. Z uwagi na to, że nie musi ona przechodzić przez żołądek i jelita, to gdy jest stosowana w formie pastylek do ssania lub gumy do rzucia, zaczyna szybciej działać. Dlatego też jeśli z jakiegoś względu zależy komuś z Państwa na jak najszybszym działaniu kofeiny, jeśli chodzi oczywiście o efekt pobudzający, to najlepiej jest sięgnąć właśnie po pastylki lub gumę do rzucia. Gdy już kofeina przedostanie się do krwi, to wraz z nią jest transportowana do niemal wszystkich tkanek naszego ciała. W tym trzeba podkreślić, że przenika ona barierę krew mózg, a więc bezpośrednio przedostaje się do mózgu, jak również przechodzi przez łożysko do płodu, a także do mleka kobiecego przy czym muszę podkreślić, że kofeina nie kumuluje się w organizmie i praktycznie w całości jest metabolizowana, czyli przetwarzana przez naszą wątrobę. Dodam jeszcze, że ogólnie przyjęło się uważać, że bezpieczna porcja kofeiny to 400 mg na dobę, przy czym za umiarkowane spożywanie kofeiny należy uznać dawkę o połowę niższą, czyli około 200 mg na dzień. Aby mieli Państwo pewien punkt odniesienia, to powiem, że średnio jedna szklanka kawy parzonej dostarcza około 80 do 140 mg kofeiny, zaś jedno espresso o objętości 30 ml zawiera około 60 mg tego składnika. Teraz już omówię, co dzieje się z naszym ciałem, gdy spożywamy kofeinę. Zacznę od tego, co myślę, że szczególnie Państwa interesuje, czyli od wpływu kofeiny na nasz mózg. W dużym skrócie mogę powiedzieć, że to, co z naszym mózgiem robi kofeina, bardzo dobrze w kilku słowach obrazuje tytuł jednej z polskich publikacji naukowych, który brzmi: kawa, lekarstwo, używka i narkotyk. I teraz pokrótce przybliżę Państwu ten temat. Aby zrozumieć działanie kofeiny na mózg, należy przede wszystkim wiedzieć, że wynika ono z tego, że kofeina swoją budową chemiczną bardzo przypomina pewną substancję krążącą w naszym organizmie o nazwie adenozyna. Adenozyna pełni wiele ważnych funkcji, przy czym jedną z najważniejszych jest to, że działa ona jako neuroprzekaźnik, który powiedzmy spowalnia czy wycisza funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, czyli naszego mózgu. Jednym z efektów jej działania jest wprowadzenie naszego ciała w stan wyciszenia, a konkretnie powoduje ona senność, aby mogła ona zadziałać, to najpierw musi połączyć się z receptorami zlokalizowanymi w mózgu, czyli po prostu z pewnymi miejscami, które w obecności adenozyny ulegają aktywacji, co zapoczątkowuje procesy biochemiczne prowadzące właśnie między innymi do zwiększonej senności. Z kolei kofeina, z uwagi na to, że ma podobną budowę do adenozyny, to również i ona ma zdolność do połączenia się ze wspomnianymi receptorami. Jednak, gdy się z nimi połączy, to tym samym blokuje dostęp adenozyny do tych miejsc, przez co wspomniany neuroprzekaźnik nie może pełnić swojej funkcji. Dlatego też po wypiciu kawy czy spożyciu czystej kofeiny przestajemy być senni, a wręcz stajemy się pobudzeni. Te sytuacje można sobie wyobrazić w postaci zamka i klucza. Zamkiem są wspomniane receptory, oryginalnym do niego kluczem jest adenozyna, zaś podrabianym kluczem jest kofeina. Mówię podrabianym, ponieważ co prawda jako tako pasuje ona do zamka i w ten sposób nie ma już miejsca w nim na inny klucz, to jednak nie może ona go przekręcić, a więc otworzyć drzwi, czyli spowodować takiego efektu, jaki ma miejsce w przypadku oryginalnego klucza, jakim jest adenozyna. W ten właśnie sposób kofeina wykazuje działanie pobudzające, co jest jednym z efektów jej oddziaływania na mózg, zwykle ocenianym jako pozytywne. Poza tym blokowanie wspomnianych receptorów sprawia, że kofeina spożywana w niewielkich dawkach zmniejsza uczucie zmęczenia, zwiększa naszą czujność, przyspiesza tempo reakcji, poprawia pamięć i koncentrację, a także usprawnia koordynację ruchową. Mówi się jednak, że kofeina jest pewnego rodzaju substancją uzależniającą czy wręcz narkotykiem. W mojej ocenie jest to określenie stosowane nieco na wyrost, niemniej jest w nim trochę prawdy. Otóż należy widzieć, że duże dawki kofeiny rzędu 600 mg na dobę i więcej powodują zwiększenie uwalniania dopaminy w jądrze półleżącym, które znajduje się w mózgu i które to jest częścią tak zwanego układu nagrody człowieka, który to z kolei gdy jest nadmiernie pobudzany, to stanowi podstawę rozwoju uzależnień. W skrócie dzieje się tak, dlatego że w normalnej sytuacji, gdy doświadczamy czegoś przyjemnego, w tym na przykład sięgamy po smaczne jedzenie, to mózg uwalnia fizjologiczne ilości dopaminy, co daje uczucie nagrody i satysfakcji. W efekcie motywuje nas to do powtarzania tych przyjemnych czynności. Jeśli jednak dostarczamy zbyt duże ilości kofeiny, to, tak jak wspomniałem, może dojść do nadmiernego uwalniania dopaminy. W efekcie mózg zaczyna uzależniać się od takiego silnego bodźca, a jednocześnie inne naturalne nagrody przestają być wystarczające, aby wywołać efekt przyjemności. To z kolei sprawia, że czujemy potrzebę sięgnięcia właśnie po ten silny bodziec, jakim jest na przykład kofeina, a niekiedy nawet odczuwamy potrzebę zażycia coraz większych ilości takiej substancji. I takie działanie stymulujące zbyt duże uwalnianie dopaminy przez jądro półleżące możemy zaobserwować w przebiegu stosowania narkotyków. W efekcie można przyjąć, że dawki rzędu 600 mg na dobę, co odpowiada około 4-6 kawom dziennie, może prowadzić do objawów uzależnienia. Przy czym u niektórych osób objawy te mogą pojawić się przy niższych ilościach kofeiny, ale które to są spożywane regularnie. W konsekwencji nagłe przerwanie spożywania kawy czy samej kofeiny może spowodować pojawienie się drażliwości, spadek nastroju, obniżenie sprawności fizycznej czy pogorszenie funkcji poznawczych. Jako ciekawostkę powiem, że niekiedy objawy abstynencyjne, o których powiedziałem, mogą pojawić się rano, tuż po przebudzeniu i w takim przypadku wiele osób uzależnionych nie dostrzega tego, że przyczyną pojawienia się np. złego samopoczucia jest właśnie uzależnienie od kawy. Zwykle doszukujemy się innej przyczyny, w tym np. tego, że źle spaliśmy w nocy. Dopiero sięgnięcie po kawę czy samą kofeinę pomaga złagodzić objawy abstynencji. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik Dziennik. Jeśli chodzi o wpływ kofeiny na mózg, to warto też dwa słowa powiedzieć o tym, że może ona regulować odczuwanie bólu głowy, w tym szczególnie pojawienie się migreny. Należy bowiem wiedzieć, że jednym z czynników wyzwalających atak migreny jest znaczące rozszerzenie naczyń krwionośnych w mózgu spowodowane obecnością wspomnianej wcześniej adenozyny. A tak jak już powiedziałem, kofeina blokuje działanie adenozyny, stąd może pośrednio łagodzić ból głowy. Zresztą przeprowadzone badania pokazały, że w przypadku osób zmagających się z migreną lub napięciowym bólem głowy, połączenie leku przeciwbólowego z kofeiną przynosi lepszy efekt kliniczny niż stosowanie samego leku. Mowa tu o stosowaniu kofeiny w ilości odpowiadającej jednemu kubkowi kawy, czyli około 100 do 150 mg. Jednocześnie muszę też zaznaczyć, że kofeina to miecz obosieczny. A to dlatego, że już większe jej ilości, rzędu 400 mg dziennie i więcej, mogą zwiększać częstotliwość pojawienia się migreny i nasilać istniejący już ból głowy. A to dlatego, że nadmiar kofeiny rozregulowuje wspomniane wcześniej receptory w mózgu, przez co stają się one o wiele bardziej wrażliwe na adenozynę i są o wiele silniej pobudzane, a to powoduje silne rozszerzenie naczyń krwionośnych w mózgu i nasilony przepływ krwi, co objawia się właśnie jako ból głowy. Od siebie dodam, że jeśli doświadczają Państwo migreny, to nie ma konieczności całkowitej rezygnacji z kofeiny. Niemniej dobrze jest, aby nie przekraczać dawki 200 mg na dobę. Gdy mowa o wpływie kofeiny na mózg, to nie sposób nie powiedzieć o tym, że w umiarkowanych ilościach wykazuje ona działanie neuroprotekcyjne czyli ochronne na układ nerwowy, i w ten sposób może zapobiegać chorobom neurodegeneracyjnym. W literaturze fachowej znajdziemy kilka prac, które pokazują, że kofeina w niskich dawkach hamuje produkcję beta-amyloidów mózgu, czyli substancji, która odkłada się pomiędzy komórkami mózgowymi, co dalej prowadzi do pojawienia się reakcji zapalnej i uszkodzenia mózgu. Jak pokazują prace naukowe, taki efekt wykazuje też kawa zawierająca kofeinę. To, o czym mówię, przekłada się na konkretny efekt kliniczny. Najnowsza analiza badań naukowych z 2023 roku pokazała, że osoby regularnie spożywające od 1 do dwóch porcji kawy dziennie cechują się mniejszym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera aż o 32%. Działanie ochronne, choć nieco słabsze, odnotowano również w przypadku osób, które spożywały 3 lub 4 porcje kawy. Jednocześnie muszę jednak zaznaczyć, że już większe ilości kawy nieznacznie zwiększają ryzyko pojawienia się wspomnianej choroby. Trzy lata zaś wcześniej została opublikowana obszerna praca naukowa, która z kolei dowiodła, że kofeina może chronić nas również przed chorobą Parkinsona. Naukowcy zauważyli, że osoby, które regularnie sięgają po umiarkowanej ilości kofeiny, rzadziej o 20% zapadają na tę chorobę. Mało tego, wykazali oni, że u osób, które już zmagają się z chorobą Parkinsona, włączenie małych ilości kofeiny pozwala spowolnić postęp tej choroby. Jak Państwo widzą, kofeina ma zróżnicowany wpływ na nasz mózg, przy czym gdy mowa o jej umiarkowanych ilościach, to zwykle obserwujemy korzystne działanie. Z kolei wyższe dawki kofeiny dobre dla naszego mózgu już nie są. O ile kofeina sama w sobie działa w określony, konkretny sposób, to trzeba mieć też świadomość, że u różnych ludzi taka sama dawka może spowodować nieco inny efekt. Wynika to z tego, że u każdego z nas istnieją pewne różnice w materiale genetycznym, co fachowo określamy polimorfizmem genetycznym. I należy wiedzieć, że możemy różnić się genami odpowiedzialnymi za aktywność wspomnianych receptorów adenozynowych w mózgu. To z kolei sprawia, że każdy z nas może nieco inaczej reagować na określone ilości kofeiny, co zostało szeroko potwierdzone w literaturze naukowej. Dla przykładu może zdarzyć się tak, że konkretna dawka kofeiny rzędu 150 mg spowoduje korzystne pobudzenie u niektórych osób, zaś u innych pojawi się uczucie niepokoju i lęku. W innym zaś badaniu autorzy zauważyli, że niektóre osoby częściej doświadczają zaburzeń snu na skutek spożywania kofeiny, a inne z takim problemem spotykają się o wiele rzadziej. W mojej ocenie niskie czy umiarkowane ilości kofeiny, czyli do około 200-250 mg dziennie, co odpowiada trzem porcjom kawy, można uznać za korzystne dla naszego mózgu. Niemniej, z uwagi na to, co powiedziałem przed chwilą, trzeba mieć świadomość, że część z nas może nieco inaczej, mam tu na myśli negatywnie zareagować na kofeinę. Jeśli należymy do takiego grona osób, to pozostaje nam po prostu odpuścić sobie sięganie po produkty z kofeiną, w tym kawę, lub chociaż zmniejszyć jej spożycie. Skoro już poruszyłem temat samej kawy, to chciałbym teraz jeszcze krótko powiedzieć Państwu, jakie są korzyści i zagrożenia związane z regularnym sięganiem po ten napój. Przy czym pamiętajmy, że mowa tu już o kawie, a nie samej kofeinie, czyli zarówno właściwości prozdrowotnych, jak i negatywnego działania kawy, o których za chwilę powiem, nie należy bezpośrednio przypisywać czystej kofeinie, bo tak jak powiedziałem, kawa to produkt składający się z około tysiąca różnych związków, a nie samej kofeiny. Jeśli chodzi o jasną stronę kawy, to przeprowadzone badania pokazały, że regularne sięganie po ten napój wiąże się z mniejszym ryzykiem cukrzycy i to nawet o 29%. Wynika to z tego, że składniki obecne w kawie regulują uwalnianie insuliny, a także hamują wchłanianie glukozy w przewodzie pokarmowym. I co ciekawe, taki efekt wykazuje zarówno kawa z kofeiną, jak i kawa bezkofeinowa, co właśnie dowodzi temu, że o właściwościach kawy decyduje nie tylko kofeina. Do tego badacze zaobserwowali, że u osób, które sięgają po kawę, rzadziej rozwija się stłuszczenie i marskość wątroby. Od razu też dopowiem, że kawa zapobiega powstawaniu kamieni żółciowych. Zdaniem ekspertów, włączenie jej do jadłospisu zmniejsza ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej o 11-19%. Co ciekawe, kawie można przypisać też pewne działanie przeciwdepresyjne. Analiza 16 badań naukowych z 2016 roku pokazała, że osoby spożywające kawę mają mniejsze ryzyko pojawienia się depresji średnio o 25%. Spodziewam się, że dla niektórych z Państwa dość zaskakujące może być to, gdy powiem, że kawa działa również ochronnie na nasz układ sercowo-naczyniowy. Najnowsza praca naukowa z 2023 roku pokazała, że osoby, które spożywają od jednej do dwóch porcji kawy dziennie, mają mniejsze ryzyko niewydolności serca o 12%. Przy czym muszę zaznaczyć, że z kolei kawa spożywana w ilości powyżej 6 porcji na dzień może to ryzyko zwiększać. W innym zaś opracowaniu jego autorzy dowiedli, że spożywanie od 3 do 4 kaw dziennie wiąże się z niższym ryzykiem pojawienia się udaru mózgu o 21%. Myślę, że dla niektórych osób kontrowersyjną informacją będzie to, że zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, umiarkowane spożycie kawy, czyli od jednej do 3 porcji dziennie, może uchronić nas przed nadciśnieniem tętniczym. A mówiąc konkretnie, mam tu na myśli niższe ryzyko rozwoju tej choroby średnio o 18%. Pomimo, że kawa zawiera kofeinę, która podnosi ciśnienie tętnicze, to jednak w perspektywie długoterminowej napój ten pomaga chronić nas przed nadciśnieniem, a to za sprawą obecnego w nim składnika o nazwie kwas chlorogenowy. Czyli kawa może chwilowo podnieść ciśnienie krwi, ale w ogólnym rozrachunku sprawia, że jesteśmy mniej zagrożeni rozwojem nadciśnienia. Skoro była mowa o korzyściach ze spożywania kawy, to teraz kilka słów o jej ciemnej stronie. Otóż w przypadku niektórych osób kawa ma negatywny wpływ na układ pokarmowy. Dla przykładu średnio 1 trzecia osób odczuwa potrzebę defekacji już po zaledwie około 5 minutach od spożycia kawy. Wynika to prawdopodobnie z tego, że związki obecne w kawie nasilają uwalnianie gastryny, czyli hormonu, który pobudza wydzielanie kwasu żołądkowego i wzmaga perystaltykę jelit. Przy czym taki efekt ma miejsce zarówno w przypadku kawy z kofeiną, jak i kawy bezkofeinowej, co oznacza, że za takie działanie odpowiadają inne składniki tego napoju. Do tego trzeba mieć świadomość, że kawa może zaostrzać przebieg istniejących już chorób układu pokarmowego. Nasilenie nieprzyjemnych objawów zwykle obserwujemy w przypadku osób zmagających się z refluksem żołądkowo przełykowym, chorobą leśniowskiego krona, wrzodziejącym zapaleniem milita grubego i wrzodami żołądka. Stąd w przypadku osób z tymi chorobami zalecam ostrożność podczas spożywania kawy. Do tego kawy powinny unikać osoby, u których pojawiła się kamica pęcherzyka żółciowego, ponieważ związki obecne w tym napoju mogą nasilać jego skurcze. Częściowo już o tym powiedziałem we wcześniejszej części filmu, stąd tu tylko krótko powiem, że wyższej ilości kawy mogą zbytnio pobudzić układ nerwowy, a to wiąże się z pojawieniem rozdrażnienia, nerwowości, przyspieszonego bicia serca czy bezsenności. Dodatkowo nadmiar kawy może spowodować skurcze i drżenie mięśni, w tym np. drżenie powiek jednak od razu obalę mit i powiem, że nie ma to żadnego związku z wypłukiwaniem magnezu, ponieważ kawa nie powoduje utraty tego pierwiastka. Zjawisko to jest spowodowane właśnie pobudzeniem układu nerwowego i nadmiernym uwalnianiem jonów wapnia w komórkach mięśniowych, co powoduje skurcz mięśni. Gdy mowa zaś o mitach, to od razu też powiem, że kawa nie odwadnia naszego ciała. Przeprowadzone badania jednoznacznie pokazały, że spożywanie kawy nie ma negatywnego wpływu na szereg różnych parametrów związanych z nawodnieniem organizmu. Niemniej kofeina sama w sobie ma działanie moczopędne, ale jest ono istotne szczególnie wtedy, gdy jest spożywana w ilości około 350-400 mg na dobę i więcej. Kofeina i kawa to produkty, które ogólnie są korzystne dla naszego zdrowia, pod warunkiem jednak, że stosujemy je w umiarkowanych ilościach. Przy czym, tak jak wspomniałem, z powodu pewnych uwarunkowań genetycznych, niektóre osoby mogą być wrażliwe na jej działanie i po prostu kawa może im nie służyć. Wówczas nie ma co na siłę włączać jej do jadło Co więcej, należy też pamiętać o pewnych przeciwwskazaniach do jej spożywania, o których przed chwilą powiedziałem. Mam nadzieję, że za sprawą tego filmu udało mi się rozwiać pewne mity i wątpliwości dotyczące spożywania kofeiny i kawy. A jeśli interesują Państwa kwestie związane z innymi mitami zdrowotnymi, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie, wówczas przeniosą się Państwo do nowego programu. A na dziś, z mojej strony, to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.